Atrakcyjna wizualnie prezentacja notatek, wykresów czy też oferty dla Twojego klienta jest możliwa teraz całkowicie za darmo w banalnie prosty sposób za pomocą sztucznej inteligencji dosłownie kilkoma kliknięciami. W tym wideoporadniku pokażę Ci właśnie jak możesz to zrobić. Wejdź na stronę napkin.ai i załóż darmowe konto. W tym momencie możemy testować wersję premium całkowicie za darmo w ramach testów platformy. Link do platformy znajdziesz oczywiście w opisie wraz z innymi przydatnymi linkami. Klikamy ten wielki czarny przycisk tutaj Get Napkin Free i zakładamy konto. Teraz klikamy New Napkin i mamy dwie możliwości do wyboru. Pierwsza z nich to wygenerowanie naszych notatek, naszego tekstu za pomocą sztucznej inteligencji, a następnie możemy tworzyć wykresy. Druga opcja to skorzystanie z naszych notatek, czyli zaczynamy od zera, wklejamy nasze materiały i na nich będziemy działać. Ja skorzystam tutaj z pierwszej opcji, czyli wygenerujemy wszystko poprzez notatki, aż później dojdziemy do wykresów wizualnych. W tym momencie musimy podać, co chcemy, aby zostało stworzone, tak? Czyli jakiej treści, jakiej tematyki ma to dotyczyć. Ja przykładowo wpiszę tutaj korzyści z wdrożenia sztucznej inteligencji w firmie. Tutaj oczywiście możesz podać bardziej zaawansowane polecenie, czyli aby używać języka korzyści i tak dalej. Ja tutaj przechodzę tylko przez podstawowy proces. Następnie robimy kontynuuj i w tym momencie sztuczna inteligencja tworzy dla nas całą notatkę, cały, można powiedzieć tutaj, artykuł i automatycznie już stworzy wykresy, ale ja Ci teraz pokażę, jak możesz samodzielnie tworzyć ich więcej. Tak widzisz, tworzy się to wszystko naprawdę tutaj błyskawicznie. Wygenerowanie takiego, można powiedzieć tutaj, artykułu zajmuje dosłownie kilkanaście sekund. Aby stworzyć wizualizację, wystarczy, że najedziesz na jakiś fragment tekstu i klikniesz ten przycisk. W tym momencie sztuczna inteligencja już to przetwarza i przygotowuje dla nas wizualizację. Teraz możesz wybrać jeden z kilkunastu dostępnych tutaj szablonów. Ten, który Ci się spodoba, wystarczy, że klikniesz, a następnie możemy wybrać tak zwany, powiedzmy, podszablon, czyli bazujący na tym naszym głównym, ale różni się, tak powiedzmy, kolorystycznie, wypełnieniami i tak dalej. Powiedzmy, że wybiorę ten. I w tym momencie mamy już gotową naszą wizualizację, jednak to nie wszystko. Możemy ją dalej tutaj modyfikować i ustawiać tak jak chcemy. Możemy ją w łatwy sposób tutaj zwiększyć, zmniejszyć. Możemy edytować te elementy, na przykład tutaj możesz sobie wstawić co chcesz, przykładowo XXX, tak? Możesz sobie tutaj te elementy także dostosowywać wizualnie. Na przykład możesz je w łatwy sposób tutaj na przykład pogrubić, możesz wyjustować w którąś stronę, możesz zmieniać kolorystykę, możesz nawet pobrać jakieś z danych elementów, jeśli tylko chcesz. I w taki łatwy, prosty sposób możesz tworzyć takie wizualizacje dla każdego fragmentu tekstu. Dodatkowo nagłówki mogą otrzymywać jeszcze tutaj takie ciekawe symbole. Kiedy właśnie zaznaczamy nagłówek, to możesz dopasować sobie bardziej jakiś fragment, który Ci tutaj odpowiada. Na przykład zmienimy sobie na ten symbol. I wygląda to teraz jeszcze fajniej, jeszcze bardziej to wizualnie się nam tutaj wyróżnia. Oczywiście każdy z takich symboli możesz później też dostosowywać. Kolorystycznie możesz oczywiście sobie pobrać, zapisać, jeśli chcesz, albo zmienić właśnie jego tutaj na przykład grubość, wypełnienie i inne tego typu detale. Wszystko jest naprawdę bardzo proste, bardzo spójne i działa błyskawicznie za pomocą sztucznej inteligencji. Jeśli chcesz stworzyć wizualizację do na przykład punktu 4 i 5, to wystarczy, że sobie ją tutaj w łatwy sposób tak zaznaczysz i następnie tak samo klikniesz tutaj w ten przycisk, aby stworzyć na tej podstawie wykres wizualny. Czekamy kilka sekund, no i dobieramy sobie ten, który nam się tutaj podoba. Moim zdaniem one wyglądają naprawdę świetnie, naprawdę jest to rewelacyjne narzędzie i może pomóc Ci zaoszczędzić naprawdę kilka dobrych godzin. I następnie wybierzmy sobie, powiedzmy, jeszcze ten wygląd. Warto jest zerknąć jeszcze na te opcje, które mamy dostępne na dole, m.in. taki długopis. Kiedy w niego klikniemy, możemy sobie rysować po tym całym wykresie, czyli na przykład możesz sobie to teraz zaznaczyć, jakiś fragment, albo możesz używać jakichś gotowych symboli. Tak jak widzisz, od razu tutaj podskoczyło nam coś, co możemy z tym zrobić. Oczywiście żaden z tych nam tutaj teraz nie pasuje, ale możesz zrobić na przykład tak kreskę i wybrać sobie na przykład, że to jest strzałka i w tym momencie wygląda to już znacznie lepiej. Możesz zrobić coś takiego i zrobić, żeby zrobił się sobie jakiś konkretny zygzak, przez co prezentacja będzie wyglądała jeszcze bardziej profesjonalnie. Oczywiście w łatwy sposób może dodać też tekst, klikając po prostu w tą ikonkę, a następnie umieszczając go w dowolnym miejscu, na przykład tutaj, i pisząc to, co chcesz, aby się tutaj pojawiło. Oczywiście cały dokument, wszystkie notatki możemy sobie w łatwy sposób tutaj jeszcze poprawiać. Zobacz, na przykład tutaj zaznaczymy sztuczna inteligencja i zrobimy sobie jeszcze pogrubienie. Możemy oczywiście dodawać tutaj więcej nagłówków i innych tego typu rzeczy. Aby zapisać cały taki przygotowany dokument łącznie z wizualizacjami, kliknij tutaj w Share, a następnie robimy Download PDF. Teraz zaznacz sobie tutaj opcję A4, no i robimy
eksport. Czekamy kilka sekund i zapisujemy dokument na naszym dysku. Warto tutaj wiedzieć, że każdy z takich wygenerowanych tutaj wykresów możesz także zapisać niezależnie od całego dokumentu. Wystarczy, że właśnie go tak zaznaczysz i klikniesz sobie w ten przycisk pobierz. Teraz możesz to pobrać nie tylko jako PNG, ale także właśnie na przykład PDF czy SVG. Ostatnią opcją, o której muszę Ci wspomnieć, jest możliwość pobierania każdego z tych wykresów niezależnie, przez co możesz go wykorzystać w jakichś innych miejscach. Teraz wystarczy, że klikniesz tą ikonkę tutaj i możesz to pobrać jako PNG, SVG czy też PDF. W przypadku PNG mamy najwięcej możliwości dostosowania, między innymi możemy zmienić motyw, jasny, ciemny, możemy też ustalić, czy chcemy, aby tło zostało usunięte, czyli żeby obrazek miał przeźroczyste tło, albo możemy także ustawić jego wielkość. Kiedy zmienisz sobie tutaj na 1, 2 lub tą kolejną opcję, to tutaj na dole masz pokazaną wielkość tego obrazka, który będzie pobierany. Zwróć na to uwagę, następnie klikniesz tutaj download, no i pobierasz tylko i wyłącznie ten wykres w tym momencie. Zdecydowanie polecam Ci przetestować to narzędzie, szczególnie teraz, kiedy opcje premium są całkowicie za darmo. A więcej praktycznych narzędzi o sztucznej inteligencji znajdziesz oczywiście u mnie na profilu. Do zobaczenia w kolejnym wideo, cześć!